Witam Was serdecznie po raz kolejny w Ostrej Jeździ po Patelniach. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować szybki gulasz z kurczaka z pieczarkami. Samo przygotowanie zajmie może 10 minut. Dlatego na ten gulasz potrzebujemy 3 łyżki oliwy z oliwek, około 800 do kilograma piersi z kurczaka, do tego pół kilograma pieczarek pokrojonych w ćwiartki. Ja tutaj mam pieczarki dosyć spore, ale to nie ma akurat znaczenia. Ważne, żeby wagowo się zgadzało wszystko. Do tego dwie cebule pokrojone w pół plasterki. Jedna szklanka bulionu z kurczaka. Ja tutaj mam ugotowany według swojego przepisu po prostu rosół z kurczaka, bogaty w warzywa. Następnie jedną szklankę wina. Może być czerwone lub białe. Sól i pieprz do smaku. Zaczynamy od tego, że na moją zajechaną już patelnię wlewam 3 łyżki oliwy z oliwek. Chyba się za mocno się nagrzała. Już troszeczkę mi ostygło. Wrzucamy pokrojone w takie 2x3 cm kostki. Mogą być 2x2 obojętnie. Sprawdzamy elegancko przy grze. Musimy je tylko obsmażyć. Musimy je dokładnie obsmażyć tak, aby z różowego koloru zrobił się biały. I za chwilę powiem, co robimy dalej. W momencie, jak nam się te piersi zaczynają rumienić, tak jak widzicie, delikatnie, wyciągamy je na talerz, nie wylewamy absolutnie, ten tłuszcz, który jest, musi zostać. Na to, co nam pozostało na patelni, wrzucamy najpierw cebulę, tak aby ją delikatnie zeszklić, to nam się rozpadnie z tych, na takie mniejsze księżyce, z tych talarów, z pół talarów. Smażymy około 2 minuty i za chwilę będziemy dodawać pieczarki. To już cebula nam się troszeczkę zeszkliła, nawet powiedzmy zarumieniła. I o to właśnie chodzi. Wrzucamy wcześniej pokrojone 4 części pieczarki. I tu już musimy je smażyć do momentu, aż one się zmniejszą, puszczą soki. I ten cały płyn z tych pieczarek, ten cały sos odparuje. Tutaj, jak widzicie, już pieczarki się elegancko zrumieniły. Do tego cebula już też jest elegancko, już wchodzi w taki brązowy kolor. Jak widzicie, to już jest wszystko gotowe. Płyn odparował. Pozostało nam wrzucić kurczaka, którego wcześniej obsmażyliśmy. Po obsmażeniu tego razem wlewamy bulion. Całą szklankę. Do tego dolewamy wino. Solimy oczywiście na oko. Bulion sam w sobie już jest słony. Trzeba tylko później sprawdzić, czy to o co nam chodzi. Popieprzymy. Jeszcze raz to przemieszamy ze sobą. I zmniejszamy palnik, przykrywamy i dusimy przynajmniej pół godziny. I tak oto gotowanie gulaszu dobiega końca. Zgęstniał nam troszeczkę, płyn się zredukował. Na pewno będzie smaczny, jeszcze nie próbowałem, ale po samym zapachu, który niesie się po całym domu, jestem pewien, że się nie mylę. Za chwilę podany na talerzu gulasz uwiecznię na zdjęciu. Życzę smacznego.